jest Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, kolejny punkt naszego programu i kolejny gość w naszym studiu, a więc kolejny komentarz. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. No i mamy kilka spraw do skomentowania. Na pewno kampania wyborcza w RE, w najlepsze odbywają się właśnie teraz, zresztą w Wielkopolsce, w Poznaniu, konwencje samorządowe Prawa i Sprawiedliwości. Była też konwencja Kukiz 15, choć na początku była pod wielkim znakiem zapytania, czy w ogóle się odbędzie. Tak, była w minionym tygodniu, w niedzielę, w kinie Palladium. Taka konwencja, będzie po kosztach, z racji na to, że my nie dysponujemy tym, czym dysponują wielkie ugrupowania polityczne, czyli subwencjami dla partii politycznych. Stąd chociaż też, mogli państwo. No nie mogliśmy z punktu widzenia formalno-prawnego, to znaczy nie jesteśmy partią polityczną, a tylko partie polityczne. Ale moglibyście być partią polityczną. No to tak samo można by było wszystko zamieniać, bo moglibyśmy, ale nie jesteśmy. I to świadomie, w pełni świadomie. Tak, Marek Jakubiak, kandydat na prezydenta Warszawy, właśnie w tym studiu o tym opowiadał. Mówił o tym też, w jaki sposób ten komitet wyborczy, pieniądze do komitetu wyborczego trafiają, mianowicie od ludzi, tak? Tak. Od sympatyków Kukiz 15. Tak, to znaczy każdy obywatel ma możliwość nie tylko na komitet wyborczy wyborców Kukiz 15, ale na wszystkie inne komitety wyborcze wpłacić kwotę, ze szczegółami nie pamiętam ile, ale około 31 tysięcy złotych takiej darowizny może uczynić, oczywiście wyłącznie za pośrednictwem przelewów bankowych, czeków płatniczych. No musi być to po prostu w sposób jawny dokonywane, tak jak to przewiduje ustawa, kodeks wyborczy, dotycząca przede wszystkim no jawności życia publicznego, tak aby obywatele wiedzieli, w jaki sposób to życie publiczne w Polsce przebiega. No właśnie, a w jaki sposób przebiega to życie publiczne, w jaki sposób działa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold, w jaki sposób działa Komisja Weryfikacyjna, to opisali Bartłomiej Opaliński, Adam Zieliński z Kukiz 15, zresztą pan Opaliński z ramienia PSL, drugi jako przedstawiciel Kukiz 15. Jak ocenia pan takie książki? Czy powstanie książka o kulisach działalności Komisji Śledczej do spraw Amber Gold może? No ja bym bardzo chciał, aby powstała, bo to była na pewno ciekawa lektura. Chętnie sam bym odniósł się do takiej pozycji książkowej. Póki to może trzeba jest usiąść seria i artykułów. Napisać. No jak się skończy ta kadencja Sejmu, to podejrzewam, że będę miał dużo czasu, aby napisać taką książkę. A w trakcie nie tylko działań komisji? O pracach komisji, ale moim zdaniem o kulisach w ogóle całej afery Amber Gold z oczami śledczego, członka komisji śledczej. Zobaczymy, co będzie znajdowało się w raporcie końcowym, w sprawozdaniu z prac komisji śledczej. Natomiast rzeczywiście temat Amber Gold jest tematem na bardzo dobrą książkę, sensacyjną, pokazującą przede wszystkim świat przestępczy Trójmiasta, Polski, Sycylii. My wiemy też, że powstaje film. Ostatnio oglądałem jeden z filmów w reżyserii Władysława Pasikowskiego, gdzie no żywcem widziałem pewne elementy związane z Amber Gold, takie bym powiedział ciekawe motywy. Aha. Ciekaw jestem, kto inspirował reżysera, ale jest komu to ciekawe. Komu zależało na powstaniu tego filmu? Ja wiem, że powstaje w tej chwili nowa produkcja właśnie w oparciu o aferę Amber Gold. Zobaczymy pewnie za rok w kinach. No właśnie, a zanim w kinach, no to będą jeszcze kolejne przesłuchania. Komisja Śledcza do spraw Amber Gold będzie jeszcze działała w przyszłym tygodniu. Jak rozumiem, posiedzenie niejawne, więc tak, nie dowiemy się za dużo, ale kolejne przesłuchania przed nami, no między innymi po wyborach samorządowych, po 21 października, już w listopadzie Donald Tusk, na co wszyscy chyba już zacierają ręce, ostrzą sobie zęby, w tym pewnie pan jako wiceprzewodniczący. Z pewnością, tym bardziej, że jest to w zasadzie ostatnie przesłuchanie świadka przed komisją śledczą. Nie mamy w tej chwili innych świadków przewidzianych do przesłuchania. Donald Tusk będzie przesłuchany bezpośrednio po zakończeniu wyborów samorządowych, tak aby nikt nie miał jakichkolwiek wątpliwości, czy to przesłuchanie jest elementem kampanii wyborczej, czy jest elementem no, sporu politycznego, czy jest po prostu działaniem organu konstytucyjnego państwa powołanego do
wyjaśnienia wszelkich okoliczności nieprawidłowości w organach państwa wobec podmiotów z grupy Amber Gold. Naszym celem nie jest poszukiwanie złota, nie jest poszukiwanie pieniędzy. No bo tego złota już pewnie się nie odnajdzie. Stwierdzenie, kto... Ba, w ogóle go pewnie nie było, tak? Czy to złoto było oczywiście w małej ilości w porównaniu do tego, co Marcin i Katarzynę P. obiecywali wobec swoich klientów. Pamiętajmy, kwota, która była przez nich pobrana od klientów, to jest blisko 900 milionów złotych. Za to można by było kupić no kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy kilogramów, czy możemy mówić o tonach złota, a tego złota było kupione raptem bodajże 81 albo 2 kilogramy. Brakuje kilku kilogramów tego złota w tym bilansie zamknięcia Amber Gold. No właśnie, Donald Tusk jako ta wisienka na torcie. Z kolei jest jeszcze jedna komisja śledcza do spraw VAT-u, która teraz zaczęła swoje działania. Jak pan ocenia działalność kolegów po fachu, można by w ten sposób powiedzieć? Rozmawialiśmy na ten temat już w telewizji w Polsce.pl. Pytałam pana między innymi o to, kto powinien jako pierwszy zeznawać, czy pańskim zdaniem w dobrą stronę idzie komisja śledcza do spraw VAT-u, zostawiając te w zasadzie te najważniejsze osoby biorąc na początek, bo tam Jacek Rostowski będzie gdzieś wysoko na początku. No, państwo z kolei przyjęli chyba odwrotną taktykę, pozostawiając Donalda Tuska na koniec. No właśnie z tego powodu będę krytykował tą systematykę, metodologię, jakby tego nie nazwać, działania Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Ja uważam, że ta systematyka, którą przyjęła Komisja Amber Gold, jest o wiele bardziej skuteczna i logiczna. Najpierw przesłuchujemy tych świadków, którzy no byli szeregowymi czy też średniego szczebla pracownikami danej instytucji państwowej, czy nie tylko, bo i również te podmioty z sektora prywatnego pytamy, a na końcu kierowników danych jednostek. Kiedy już wiemy, o co zapytać, kiedy mamy już dokładnie pełny obraz działalności tych niższych. Ja się troszeczkę przypatrywałem tej tematyce, ale bardzo pobieżnie, absolutnie nie chciałem tutaj uchodzić za żadnego eksperta w sprawie VAT-u, natomiast zapoznałem się z kilkoma artykułami prasowymi, z wypowiedziami ekspertów, osób, które no, były w ścisłym kierownictwie Ministerstwa Finansów za czasów Jacka Rostowskiego, ministra w rządzie Donalda Tuska, a następnie Ewy Kopacz, i mam wrażenie, że kluczową sprawą jest sprawa funkcjonowania tak zwanej Komisji Przyjazne Państwo, komisji, która wprowadziła szereg zmian w ordynacji podatkowej, w ustawie o podatku VAT i w szeregu innych ustaw. Kierownictwo ministerstwa, w tym no, ścisłe kierownictwo łącznie z wiceministrami, alarmowało, pisało notatki służbowe, podawało się do dymisji tylko z tego powodu, że no, to było takie wołanie na puszczy i zero jakiejkolwiek reakcji ze strony kierownictwa, czy to ministerstwa, czy rządu, czy parlamentu, że te rozwiązania no, służą wyłącznie osobom, które są nieuczciwe, które próbują wyłudzić podatek VAT. Natomiast ten cel i ta idea wsparcia dla przedsiębiorców no, ma się nijak do tych rozwiązań. To są rozwiązania, które mogą tylko i wyłącznie uszczuplić wpływy do budżetu państwa. I to będzie moim zdaniem klucz. To znaczy odpowiedź na pytanie, jakie lobby, którzy konkretnie parlamentarzyści, którzy konkretnie urzędnicy państwowi spowodowali, że ta luka w przepisach była wykorzystywana przez przestępców na tak masową skalę. No dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że nie tylko środowiska przestępcze polskie z naszym rodowodem, nazwijmy to polskim, ale również środowiska przestępcze o charakterze międzynarodowym, czy wręcz organizacje terrorystyczne wykorzystywały tę lukę w polskim systemie podatkowym, aby za pośrednictwem tak zwanych karuzel VAT-owskich wyciągać gigantyczne pieniądze, bo one opiewały na miliardy złotych z polskiego systemu podatkowego, z polskiego budżetu, no i wykorzystywać do swojej działalności. To jest
jest bardzo przykre i dla nas Polaków, no, powiedział bardzo daleko sięgające w skutkach, bo jeśli się okaże, że jakaś organizacja terrorystyczna za nasze pieniądze dokonywała aktów terroru, no to jesteśmy po części odpowiedzialni, że daliśmy wędkę tym, którzy no, sieją terror i strach na świecie. Prawo i Sprawiedliwość zyskuje dzięki działaniom takich komisji. Jak pan myśli, czy to także plus przy tych wyborach samorządowych? Nie wiem, czy przy wyborach samorządowych będzie miało to bezpośrednie przełożenie. Na pewno ważne, że te przepisy zostały poprawione, że system podatkowy i funkcjonowanie organów karno-skarbowych zostało na nowo uruchomione, tak aby ukrócić. Pamiętajmy, że nigdy nie jesteśmy w stanie zlikwidować w 100% przestępstw podatkowych, w tym tych najbardziej, bym powiedział, trudnych do wykrycia, jak związanych z wyłudzeniem podatku VAT, ale ten realny wzrost wpływów z tytułu podatku VAT, co jest odnotowywane przede wszystkim w sprawozdaniach Najwyższej Izby Kontroli, bo te nożyce praktycznie od 2011 roku zaczęły się rozjeżdżać, to znaczy realny wzrost gospodarczy i wzrost PKB w stosunku do wpływów z tytułu podatków do budżetu państwa. To znaczy zaczęły te nożyce się bardzo gwałtownie rozjeżdżać, mimo że powinny być ze sobą praktycznie równoległe. Oczywiście jakiś tam odchył jest zrozumiały, natomiast no, dzisiaj mamy te linie dosyć blisko siebie, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w stosunku do wpływów do budżetu państwa. To prawda. I pytanie jeszcze o ideologię. Pytanie o słowa zresztą prezesa Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu na tej dzisiejszej konwencji. Ja je przytoczę, bo pewnie nie każdy miał okazję usłyszeć, bo nie słyszałem. No właśnie, dosłownie sprzed pół godziny, ten cytat. Jesteśmy w Poznaniu, stolicy Wielkopolski, powiedział prezes PiS. To jest miejsce, gdzie Polska powstała. Polskie państwo powstało w Wielkopolsce. Tu przez jakiś czas mieściło się jego centrum. Po omówieniu historii Poznania ważne słowa o tym, w jaki sposób ideologia łączy się z samorządem, a w zasadzie, że się nie łączy. Prezes PiS powiedział, krucjaty ideologiczne to nie jest zadanie samorządu. Czy zgadza się pan z tym cytatem? Czy rzeczywiście widzi pan, że ta kampania wyborcza ucieka od ideologii? I w czyim wykonaniu? Moim zdaniem tutaj pan prezes Jarosław Kaczyński, mówiąc kolokwialnie, pił do obecnego prezydenta Poznania, pana Jaśkowiaka, który no, uchodzi za jednego z takich bardziej skrajnych lewicowo włodarzy miast w Polsce. Myślę tutaj o tych najróżniejszych pomysłach genderowo-LGBTQ, które on uskutecznia w przestrzeni publicznej Poznania, te jego wypowiedzi, wywiady prasowe, gdzie jakby nie stroni od nasycenia tego typu ideologią. Ja się zgadzam, bo wielokrotnie mówiłem, że no, chodniki, kładki dla pieszych, nie mają przedszkola, barw politycznych. Nie mają barw politycznych i nie są niczym cechowane, aczkolwiek no, jest wszystko podyktowane polityką, ale polityką w rozumieniu roztropnej troski o dobro wspólne. Wszelkiego rodzaju izmy są złe, zwłaszcza ideologizmy. Mam nadzieję, że tego typu skrajne postawy, które no, wywołują zgorszenie u wielu Polaków z racji na no, obcość w naszych realiach kulturowych. Jesteśmy narodem chrześcijańskim, bardzo cenimy sobie tradycje i teraz takie eksperymenty, które mają na celu stworzenie nowego człowieka, oderwanie nas od tradycji, naszej tożsamości, no są działaniem wybitnie szkodliwym. I niestety działanie pana prezydenta Jaśkowiaka też bym do tego zaliczył, bo uważam, że próba podważenia no, chrześcijańskiej tradycji, a zwłaszcza w Poznaniu, gdzie najprawdopodobniej do tego chrztu ponad 1050 lat temu doszło. Poznań to jest miejsce pierwszego polskiego biskupstwa.
to miasto, cała Wielkopolska, no to jest rzeczywiście początek naszej państwowości. Pamiętajmy, że ta państwowość zaczęła się wraz z chrześcijaństwem, kiedy przyjęliśmy ten kod kulturowy Europy Łacińskiej. A właśnie, a czy Europa ma szansę stać się na nowo chrześcijańska, bo to jest takie wyzwanie, o którym mówił zresztą Dominik Tarczyński, bo dostał nagrodę w Stanach Zjednoczonych za właśnie walkę o chrześcijańską Europę, za walkę ze sztandarem Boga, rodziny i ojczyzny. No właśnie, ale czy to jest realne, bo mówimy o tym, że Poznań, Polska jest chrześcijańska, natomiast rzeczywiście w Unii Europejskiej na próżno teraz szukać większości chrześcijańskiej, to śmiało można powiedzieć. To znaczy, powiem w ten sposób, no i narody europejskie są troszeczkę uśpione i są w takim letargu. Mam nadzieję, że się niedługo przebudzą, bo jeśli Europa nie będzie chrześcijańska, to jej w ogóle nie będzie. To znaczy, stanie się jakimś kalifatem. No nie ma czegoś takiego jak próżnia aksjologiczna, bo czym innym jest ideologia, czym innym jest system wartości. Europa była zbudowana na tym systemie wartości chrześcijańskich. Ma w zasadzie trzech filarach, o których mówił Feliks Konieczny, potem święty Jan Paweł II na greckim pojmowaniu prawdy. To jest dzisiaj jeden z elementów, który lewica atakuje, czyli świecie nie prawdy obiektywnej, tylko prawdy subiektywnej, poprawności politycznej. Mamy olbrzymią dzisiaj, bym powiedział, taką antykrucjatę, która walczy z prawdą. Prawo rzymskie, instytucja małżeństwa, instytucja rodziny, no, fundamentu naszej cywilizacji, to również jest podważane. Tworzy się nowe instytucje, nieznane cywilizacji europejskiej, które no, są odwróceniem, postawieniem na głowie pewnych rzeczy. No i ten trzeci filar, etyka chrześcijańska, system wartości. Jeśli Europa nie wróci do tych korzeni, to Europy nie będzie. Nie ma czegoś takiego jak próżnia aksjologiczna. Europarlamentu już w maju. To się wtedy zmieni? No moim zdaniem to jest jakby jeden z elementów. Jakby tylko i wyłącznie wybory do Parlamentu Europejskiego decydowały o zmianie kursu eurokratów, to by było fajne i pokazywało, że Unia Europejska jest instytucją w pełni demokratyczną. Tak niestety nie jest. Pamiętajmy, że tutaj decydujący głos mają póki co jeszcze państwa narodowe i dopóki te państwa narodowe jasno nie wymuszą na tej kaście europejskich urzędników, którzy mają bardzo ograniczony mandat demokratyczny, jeśli w ogóle możemy tak powiedzieć, no to wymaga mobilizacji. No, dwa narody są na pewno zmobilizowane, polski i węgierski, aby tutaj dokonać realnej zmiany i powrócić do korzeni Unii Europejskiej, wspólnot europejskich. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również państwu za uwagę. Za chwilę kolejny punkt w programu, w którym przypominamy wszystkie najważniejsze informacje.